Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej już bodajże czwartej imprezie mikołajkowej. Spotykamy się ponownie, żeby wspomóc Arka, przede wszystkim jego mamę. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Dziękuję, że Państwo chcieliście skorzystać z zaproszenia organizatorów. My jesteśmy tylko jak gdyby gospodarzami tego terenu, natomiast organizatorami są właśnie tu dziewczyny wraz z ich rodzinami. Ale tak generalnie to wszyscy jesteśmy organizatorami tej imprezy, bo z tego co wiem, to generalnie wszyscy jakąś tam cegiełkę dokładają do tego, żeby to się udawało. Co roku staramy się, tak. I podoba się? O, oczywiście. Co najbardziej? Wszystko. Wszystko. I atmosfera przede wszystkim, zabawy dla dzieci, fajnie spędzony czas, no i pyszne ciasta. Co można u was zobaczyć? O, no głównie zwiedzanie auta naszego. Prawda, dzieci już go znają, bo to co roku jesteśmy. Ale co roku chyba są inni, nowe dzieciaki przychodzą. No, jak najbardziej. No, ale stare twarze też tutaj są między nami. No, ale czekamy na dzieciaki, bo tam widzę, że bardziej ich chyba myszkamiki interesuje niż nasze auto, ale jesteśmy gotowi tutaj na nich. Dopiero pierwszy, bo zawsze coś wypadło. No. Mój czwarty. Mój, no każdy, który tu był, bo to strach. Jak się podoba? No na razie bardzo fajnie. Miła atmosfera, no i inicjatywa bardzo, czekać bardzo fajna. Dzień dobry, za czym ta kolejka tutaj? Za losami. Za losami? Tak. A co do wygrania? A nie wiem. A liczy pani, że wygra? Zobaczymy! A który raz to w ogrodzonej tu pani jest na tej imprezie? Pierwszy. Fajnie, super. A widziała już pani tego Mikołaja, co przyleci? Nie. Czekacie wszyscy. Tak, tak. Bardzo fajnie. Który raz Państwo są? Drugi raz jesteśmy. I jak zwykle się nam bardzo podoba. Super impreza, super organizacja, cel charytatywny. Wszystko ok. Czekacie na Mikołaja? Czekamy, czekamy. Zobaczymy, czy przyleci faktycznie. Panie na co czekają? Na świętego Mikołaja. Po raz który? Po raz pierwszy. Tak, podoba się? I tak, jest bardzo fajnie. Fajna organizacja, fajnie, że coś takiego robią. Jeszcze niestety nie widzieliśmy, ale myślę, że dzisiaj się nam uda zobaczyć. A pani? Ja też, ale widziałam w zeszłym roku, przyjechał. No, nie przyleciał, tylko przyjechał. To wygląda jak kogo co tutaj oczy. Thank you.
więc robimy Świętego Mikołaja dla nas, dla wszystkich dzieci z Ogrodzonej i dla wszystkich gości, którzy przybywają. A wszyscy wy, którzy przybywacie, pomagacie nie dość nam, to jeszcze naszemu Arusiowi Klimorz i pani Basi, którzy mieszkają tutaj u nas w blokach. Tak, czwarty raz. Pierwszy raz był taki bardzo spontaniczny, teraz już troszeczkę jest to z większą pompą. Jest dużo atrakcji dla dzieciaków, dużo pysznych rzeczy do zjedzenia, więc zapraszamy. Za rok mam nadzieję, że też będziemy, że będą siły i chęci i wy będziecie chcieli do nas przychodzić, bo to tylko od was zależy, czy będziemy to robić, czy będziecie chętni i czy będziecie chcieli być tutaj z nami. Zapraszamy. To pan prowadzi tutaj fotobudkę. Ja prowadzę fotobudkę, a tutaj te prezenciki, co tu mamy obok, to moi przyjaciele pozbierali wszyscy, zebrali się całą ekipą i różne tam rzeczy zebrali i podarowali to dla naszego Arusia. Także dzięki Osiedle Piastowskie, pozdrawiam serdecznie. Super. To macie. Wow, z losu. Takie nagrody były, panie. Tak. Będzie komu wręczyć? Oczywiście. Mam wnuczkę. Dzieci są zachwycone? Bardzo. Tak? Bardzo. Czyli polecacie innym dzieciom, rodzicom, żeby przychodzili do Ogrodzonej? Oczywiście, że tak. Jeszcze kilka słodkich cegiełek, zachęcamy do zakupu. Mikołaj! Wszystkie rozejdą, zaraz wylosujemy te główne nagrody. Pierwszy państwo? Słucham? Po raz pierwszy? Tak. W końcu przyleciał, serdecznie zapraszamy. Oczywiście, tak. No coś innego zobaczyć, nie?